Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza S.A. Kate Simons. W zamknięciu. Czyta Anna Rusiecka. Tomowi, który ani razu nie zasugerował, bym dała sobie z tym spokój i poszukała prawdziwej roboty. Lepszego kompana nie mogłam sobie wymarzyć. Prolog. Chcesz wiedzieć, co to strach? Wyobraź sobie, że każdego dnia, gdy się budzisz, ktoś tam jest. Wyobraź sobie, że nawet nie otwierając oczu, wiesz, że ktoś cię obserwuje. Nie spiesz się. Pozwól, by umysł oswoił się ze świadomością. Dziewczyna, o tam, nie w korytarzu, nie w drzwiach ani nie przy oknie, nawet nie po drugiej stronie łóżka. Bliżej. Patrzy, a jej oczy bez mrugnięcia wnikają w twoje oczy, choć powieki masz zamknięte. Ruszasz się, a ona na moment umyka, ale nie znika, już to wiesz. W myślach prosisz, tylko nie to. Zaciskasz zęby tak mocno, że wydają zgrzyt. Nie chcesz się bać, ale odczuwasz autentyczny lęk. Tu i teraz, bo ciała nie obchodzi, czy tego sobie życzysz, czy nie. Serce nie pompuje ci teraz krwi, a skrzela kulkami łożyskowymi. Otwórz oczy, mówisz sobie. Wymawiasz jej imię, a ona zastyga. Czujesz, jak to robi, jak czujna sztywnieje ci w żołądku. Jest w tobie, zawsze jest w tobie i nasłuchuje pod skórą. Kiedy byłaś mała, lekarze powiedzieli, że to znane schorzenie, że będą mogli ci pomóc. Że ta druga ty, twój sobowtór, ta, która zawsze tam jest niczym nieproszona, wyobrażona przyjaciółka, da się wydobyć na powierzchnię. Że ta inna dziewczyna, którą czasami się stajesz, jest tam, ponieważ w pewnym momencie życia musiałaś wyłączyć się z rzeczywistości. Jak mówili, musiało wydarzyć się coś, co sprawiło, że doznałaś silnej traumy związanej z jakimś impulsem, jakąś ekscytacją. Nigdy nie doszłaś, co to mogło być. W końcu lekarze się poddali i powiedzieli, że nie powinnaś jej się bać, że można nad nią zapanować, można sobie z nią poradzić, można ją poskromić. Mylili się. Czujesz, jak wzbiera, i nie ma znaczenia, że dobrze wiesz, że to nie schorzenie fizyczne i że to wszystko dzieje się w twojej głowie. Kiedy zaczyna z tobą walczyć, boli. A jeśli chcesz, by twoje ciało należało do ciebie, nie do niej, to musisz jej stawić opór. Teraz nadchodzi napięcie, gęstnienie, puchnięcie szpiku w kościach. Zaciskasz pięści na pościeli. Wciskasz pięty w materac. Jest sztywna, wyje w Twoich żyłach, wyje w komórkach Twojej krwi. Próbujesz krzyknąć, ale głos więźnie ci w gardle, brakuje ci tchu. Jej dłonie tkwią w mokrych głębinach Twojego gardła i zaciskają sztywną chrząstkę Twojej tchawicy. I nagle rozpływa się w dymie. Cichnie. Zostajesz sama z chropowatym odgłosem własnego oddechu, a w uszach dudni ci bicie serca. Nawet gdy tętno się uspokaja, wiesz, że ona nie zniknęła. Ona nie znika. Nigdy. Nauczyłaś się przenigdy nie ufać ciszy, przenigdy nie odpuszczać czujności, nawet kiedy śpisz. Zwłaszcza kiedy śpisz. Chcesz poznać strach? Strach ma imię. Nazywa się Sigi. Rozdział pierwszy. Eli. Londyn, rok 2011. Obudziłam się zdyszana, ze ściągniętym prześcieradłem ciasno owiniętym wokół nóg. Uwolniłam je, kopiąc w cienką ściankę dzielącą mój pokój od kuchni. Z za ściany usłyszałam brzmienie wyłączanego radia. Eli odezwał się stłumiony przez płytę gipsową głos mamy. Sigi ucichła, stając się zimną, cienką warstwą u podstawy mojego mózgu. Przez parę chwil milczała, po czym zniknęła niczym płomień w próżni, pozostawiając jedynie rwany odgłos mojego oddechu. Eli skarbie, nie śpisz? Otworzyłam oczy, rozruszałam szczękę i wymamrotałam ochrypłe nie. Było później, niż myślałam. Chłodna płachta wczesno-zimowego światła przecinała mój malutki pokój na pół. Drobinki kurzu tańczyły na jej ostrej krawędzi. Rozczapierzyłam dłoń na pustej ścianie. Wszystkie nasze ściany były puste we wszystkich mieszkaniach i domach, w których mieszkałyśmy od czasu, gdy byłam dzieckiem. Nigdy nie zostawałyśmy na długo, a gdy się wynosiłyśmy, to zawsze w pośpiechu. Poszła sobie? Zawołała mama, zawsze potrafiła nadać swojemu głosowi radosny ton. Aha, wyprątałam się z prześcieradła i spróbowałam zwiesić nogi z natłuszka, ale nie dałam rady. Były zbyt ciężkie. Tego ranka było trudniej, gorzej niż zwykle. Ból mięśni rozlewał się po prawym barku i promieniował do ramienia. Z trudem chwytałam oddech. Właśnie robię kawę, oznajmiła, a jej głos już się oddalał. Z powrotem włączyła radio. Utwór się skończył, ustępując miejsca łagodnemu, śpiewnemu głosowi prezentera. Usłyszałam, jak mama otwiera szafkę z naczyniami, wyciąga kubki, zamyka ją i stawia kubki na stole. Przez minutę leżałam zwinięta w literę S, starając się ocalić ze snu tyle, ile mogłam. Było w nim błękitne niebo, no i ten budynek, zawsze ten sam, ten, który w dzieciństwie rysowałam raz za razem, długi i niski. Niezmienny i dokładny niczym fotografia za każdym razem noc w noc. Powoli przesunęłam się pod kołdrą, lecz gdy próbowałam podźwignąć się do pionu, ostry, rażący ból buchnął mi w ręce, doprowadzając do łez. Dłoń przecinała mi poszarpana szrama, przerywana, lecz sięgająca aż po podstawę kciuka. Głębokie nakłucia, czerwone i obrzękłe. Dotknęłam jej i się wzdrygnęłam. Była zupełnie świeża. Krew jeszcze nie zaschła. Ostrożnie odsunęłam przykrycie i przyjrzałam się sobie. Z prawej strony podbrzusza widniał paskudny, niebiesko-czarny siniak. Czubkiem palca nacisnęłam środek jego najciemniejszej części. Naciskowi odpowiedział ból promieniujący aż do kości. Skąd się to wzięło? Poczułam ostre draśnięcia drzemiącego we mnie strachu. Usiadłam prosto, postawiłam stopy na podłodze, zebrałam się na odwagę i spojrzałam na drzwi. Powinny być zamknięte. Musiały być zamknięte. Czyżbym nie słyszała, jak mama je zamyka? W pamięci przewinęłam sobie ostatnie chwile poprzedniego dnia. Mat podrzucił mnie do domu po krótkim wypadzie do pubu nieopodal łodzi mieszkalnej, którą wynajmował. Mama przygotowała kolację, coś z makaronem, co razem zjadłyśmy w kuchni. Wcześniej poszłam do łóżka, aby chwilę poczytać. Mama zamknęła mnie, nim wyszła na nocną zmianę. Musiała. Obróciłam głowę, a krew huczała mi w skroniach. Otworzyłam oczy. Szczelina miała szerokość zaledwie palca, ale drzwi były otwarte. Na białej, błyszczącej framudze ujrzałam coś, co sprawiło, że wyskoczyłam z łóżka, jako oparzona. Trzema krokami pokonałam pokój i sięgnęłam do ciemnych śladów na framudze. Czerwono-brunatne smugi, chropowate na brzegach. A na wierzchach moich dłoni, teraz to dostrzegłam, to samo. Dokładnie tego samego koloru. Błoto. Sigi wyprowadziła mnie na zewnątrz. W korytarzu pojawiła się mama z kubkami w dłoniach. Stanęła jak wryta, po czym stopą otworzyła drzwi na oścież. Co? spytała. Odszukała mi spojrzenie. Zamknęłaś je. Na sekundę zacisnęła powieki, jak gdyby odblokowując obraz. Zamknęłaś je, powtórzyłam głośniej. Zamknęłaś, sama słyszałam. Odstawiła kubki z kawą i nachyliła się, by dotknąć drzwi. Po nocnej zmianie w szpitalu, w którym pracował mat, wciąż miała na sobie strój sprzątaczki, poplamiony wybielaczem fiołkowy fartuch na niebieskim komplecie medycznym. Jasny gwint, wyszeptała, a krew odpłynęła jej z twarzy. Wyszła, by przyjrzeć się wszystkiemu z zewnątrz. Co się tu u diabła stało? Podążyłam za nią. W korytarzu rygiel, który powinien znajdować się po zewnętrznej stronie moich drzwi powyżej zamka, leżał na podłodze, a jego dwie osobne części wciąż łączyła kłódka. W miejscu, z którego je wyrwano, zwisały strzępki farby oraz drzazgi. Kilkanaście centymetrów wyżej na zerwanym łańcuszku, bujając się, zwisała zasówka. Jakiej trzeba było siły, by go wyłamać, by pchnąć drzwi do środka na tyle mocno, że rozwaliły się zamki po zewnętrznej stronie. Drobne paluszki Sigi trącały włókna moich bicepsów. Gdybym jej tak dobrze nie znała, to zastanawiałabym się, czy w tym momencie się uśmiecha. Niczego nie pamiętasz? spytała mama. Nie, ale popatrz. Podniosłam rękę, a ona zrobiła wielkie oczy. Pozwoliłam, by chwyciła ją i obróciła. Jezu! Wymamrotała bezgłośnie, po czym zdecydowanym tonem rzuciła: Umyj to, no już! Trzymając mnie za nadgarstek, tak, aby nie dotknąć rany, poprowadziła mnie do łazienki i pociągnęła za sznurek włączający światło. Opuściła deskę sedesową i posadziła mnie na niej niczym dziecko, po czym podwinęła rękawy, odsłaniając żelaste, umięśnione przedramiona, zahartowane latami pompek, które robiłaby mieć pewność, że będzie silniejsza od Sigi. To cię skarbie zapiecze. Kran zaskrzypiał przy odkręcaniu, po czym szeroki warkocz zimnej wody runął do umywalki koloru awokado. Daj ją tutaj. Zrobiłam jak mi kazała, marszcząc brwi, wskazała na moją dłoń. Podejrzewam, że to drut kolczasty. Popatrz na odstępy. Miała rację, nakłucia były równo rozmieszczone, każdy o centymetr od poprzedniego. Odwróciła się i z wściekłością ściągnęła ręcznik z grzejnika elektrycznego, który przez osiem miesięcy, czyli odkąd tu mieszkałyśmy, nie zadziałał ani razu. Wytarła ręce i kopniakiem posłała ręcznik na stertę obok kosza na pranie. Pierdolona Sigi, rzuciła zdecydowanym ruchem, przeciągając palcami po głowie. Co tym razem ci zrobiła? Nie oczekiwała odpowiedzi. Nazywałyśmy te sytuacje fugami i nigdy nie pamiętałam, do czego w ich trakcie Sigi mnie zmuszała ani dokąd mnie zabierała. I dlaczego? Mogłam jedynie na podstawie bałaganu, jaki zostawiała po sobie, składać do kupy szczątkowe informacje, by dojść do przyczyny poprzez ocenę skutków i spróbować znaleźć w tym jakiś sens. Kiedy byłam młodsza, fakt, że takie fugi zdarzały się zawsze nocą, zaskakiwał kolejnych psychologów, neurologów i specjalistów od snu. Aż tak bardzo wkurzyli mamę, że w ogóle przestałyśmy do nich chodzić. Tego okresu w moim życiu prawie nie pamiętam, ale mama zachowała dzienniki: wszystkie leki, wszyscy spece, wszystkie sesje, techniki i zadania domowe. Nic się nie sprawdziło. Leki, które miały mi pomóc radzić sobie z dysocjacją, niczego nie zmieniły. Fugi trwały dalej, koszmary powracały. Choć przez długi czas nie pogarszało mi się, prześladowały mnie napady paniki, ale nie zaczęłam się przełączać w ciągu dnia, czego od zawsze panicznie się bałam. To wcale mi się też nie polepszyło. W końcu specjalistom wyczerpały się wszelkie sposoby. Nie uzyskałyśmy ani remedium, ani odpowiedzi. Odprawiano nas jako przypadek anomalii. Tyle, że tak było wtedy, gdy Sigi była skora do zabawy i dopuszczała się drobnych figli bez znaczenia. Na przykład, kiedy spałyśmy, ona nalała nam mleka do butów albo pościągała z półek wszystkie książki i poukładała je w stosy według koloru takie drobnostki, z których niemalże mogłyśmy się śmiać. To było zanim pojawiła się konieczność zakładania zamków. To było przed sprawą z Judy. Od zimna traciłam czucie w palcach, lecz rozdarcie na dłoni paliło mnie i ręka zaczynała puchnąć. Pod wpływem wody zasuszone błoto zmieniało konsystencję i odpadało, aż została tylko czysta, różowa i podrażniona skóra. Zabrałam się za zmywanie go z drugiej ręki, tu było go więcej, aż po łokieć. Gdzie ja byłam w zeszłej nocy? Co robiłam? W końcu zimno stało się nie do wytrzymania, wyciągnęłam rękę z umywalki i odrzuciłam włosy do tyłu. Maminę spojrzenie powędrowało w stronę mojego gardła. Co u licha stało ci się z szyją? Wstałam i wyminęłam ją, aby dostać się do lustra. Uniosłam podbródek. Tylko się nie przeraź. Mama stanęła za mną i położyła mi rękę na ramieniu. Zapanuj nad tym i się nie przeraź. Ciemne ślady wielkości winogron z niebiesko-białymi półksiężycami wygniecionymi na ich zewnętrznych brzegach. Sińce: cztery w jednej linii po jednej stronie tchawicy, jeden po drugiej. Tuż ponad starą, nierówną blizną sprzed lat cztery i jeden, cztery palce i kciuk. Dalej, skarbie, postaraj się powiedziała nieco rozgniewana. Postaraj się sobie przypomnieć. Przyjrzałam się siniakom, dotknęłam ich palcami, przykładając je w odpowiednie miejsca, po czym spojrzałam w oczy odbiciu w lustrze. Jedno zielone, jedno niebieskie. Jedno moje, jedno Sigi. Myśl. Błoto, drut kolczasty na dłoni i odcisk palców na mojej szyi. Kiedy w głowie zakwitało wytłumaczenie, rozwijając się swoim torem, oddech zamarł mi w piersi. Mamo, a jeżeli to ktoś próbował powstrzymać? Zamilkłam. Mat, zajrzałam do pokoju. Mój telefon nie leżał obok łóżka. Nie było go też w dżinsach, które miałam na sobie minionej nocy. Poszłam sprawdzić w kieszeni płaszcza przeciwdeszczowego, który byłam pewna, powiesiłam na drzwiach, ale ani telefonu, ani płaszcza tam nie było. Wbiegłam do salonu. Dostrzegłam, że moja komórka ładuje się w kącie. Wyszarpnęłam kabel, wybrałam numer i przyłożyłam telefon do ucha, powtarzając w myślach: odbierz, na miłość Boską, odbierz! Dobra, stop. Powiedziała stojąca za mną mama: Przez chwilę się nad tym zastanów, Eli. Stop! odwróciłam się w jej stronę. Co? Musimy myśleć rozsądnie oznajmiła, sięgając po telefon. Zanim przetworzyłam to, co do mnie powiedziała, zrobiłam unik. Sądziłam, że musiało dojść do walki, że stało się coś, co mogłam naprawić. Ale matka pomyślała o Judy. O tym, co Sigi już kiedyś zrobiła. Pomyślała, że zrobiła to raz jeszcze. Mgła spowijająca mój umysł nagle się rozwiała i usłyszałam łagodny szkocki akcent mata. Tu Matkorszam, prawdopodobnie jestem w moim lochu. Chodziło o pracownię diagnostyki obrazowej w podziemiach szpitala. Zostaw wiadomość. Rozłączyłam się przed sygnałem i wybrałam numer jeszcze raz. Spojrzałam na zegar. 7:43. Miał ranną zmianę. Zaczynał o ósmej. Powinien właśnie jechać do szpitala drogą numer 267. Telefon powinien mieć w dłoni. Opadłam na kanapę. Powinien do mnie pisać. Mama usiadła obok i ujęła moją twarz w dłonie. – Co robimy? – spytała cicho. – Co robimy, gdy robi się ciężko? – Radzimy sobie – odpowiedziałam szeptem. – Właśnie tak. Ty i ja. Westchnęłam, wzięła mnie za zdrową dłoń i kolejno odkleiła palce od telefonu, aż go upuściłam. Odłożyła go na stół, poza moim zasięgiem, a następnie przysunęła się, przyciągając mnie blisko siebie. Poddałam się i oparłam głowę na jej piersi. Proszę cię, mamo, nie pozwól, by to się znowu stało. Ciii. Nic mu nie jest. Pewnie pracował do późna albo zaczął wcześniej czy coś takiego. Lekko mnie trąciła. Nie martw się. To tylko trochę błota. Tylko parę zadrapań. Nawet wtedy... Żadna z nas nie dawała temu wiary. Rozdział drugi. Maj. Sierżant Ben-Kwon Mai zatrzymał się na światłach. Uniósł brwi, spoglądając w lusterko wsteczne, a kopanie w tył jego fotela ustało. Miś, jego ośmioletnia córka, podejrzanie pochłonięta obserwacją własnej dłoni, powoli podniosła głowę i napotkała jego spojrzenie. No, co? Szeroko otworzyła oczy z miną urażonej niewinności. To nie ja. Zaśmiał się. Zajęcia teatralne, za które była żona kazała mu bulić, kosztowały trzydzieści funtów każde, a oto wyniki. Koszmarna z ciebie, aktorka, miś. Naprawdę koszmarna! bąknął, ponownie skupiając uwagę na drodze zakorkowanej przez opiekunów odwożących dzieci do szkoły. Należało iść piechotą. Kopanie wróciło, aż odkręcił się gwałtownie. Ej, przestań. Roześmiała się, ale dostrzegł okruchy chipsów na jej dopiero co wypranym szkolnym sweterku. Przyłapana na gorącym uczynku, zaczęła strzepywać je na dywanik pod fotelem. Wydał policzki. Nic nie powiedział. Nie musiał. Jestem głodna. No ale chipsy, dziewczyno. Wolał zostawić ten temat, bo według zegara na desce rozdzielczej miał jeszcze osiem minut, aby na czas dowieść miś do szkoły, a poświęcenie minuty na narzekanie na temat jej nawyków żywieniowych wszystko by zaprzepaściło. Od dzwonka o ósmej czterdzieści pięć będzie miał przed sobą półtora tygodnia wolnego, aż znowu przejmie nad nią opiekę. Tyle, że Nadia wiele razy już mu wyrzucała, że sama musi sobie radzić z jak to nazywała kwestią BMI. Nie byłoby więc z jego strony fair, gdyby po prostu sprawę zignorował. Podałem ci przyzwoite śniadanie. Wydawało mi się, że lubisz jajecznicę. Przestałam ją lubić, gdy miałam jakieś trzy lata. Nie cierpię jajecznicy. Widział teraz tylko czubek jej głowy, ale był przekonany, że ledwo powstrzymuje łzy. W tym swoim głupim mieszkaniu nigdy nie masz niczego dobrego do jedzenia. Kiedy muszę u ciebie nocować, to potem zawsze w szkole jestem głodna. Okej, okay. następnym razem odpowiednio się zaopatrzę. Światła się zmieniły, ponownie patrzył na drogę. Chodzi mi o to, że trzeba wybierać to, co jest zdrowe. Ty tylko mówisz, że jestem gruba i nikt mnie nie lubi, wyjrzała gniewnie przez okno, obgryzając podrażnioną skórę wokół paznokcia na kciuku. To wcale nie tak. Fantastycznie, super tato. Zgadnijmy, co zapamięta z tych odwiedzin. W lusterku dostrzegł, jak Miś opiera głowę o szybę podróż dokończyli w milczeniu. A może mogliby się na godzinkę urwać? Zabrałby ją do parku, załagodził sprawę, aby rozeszli się w zgodzie. Nie, jasne, że nie. Zaczynając od tego, że Nadia by się dowiedziała, a jego notowania i tak szorowały brzuchem po ziemi. W dodatku ostatnimi czasy ich relacje jeszcze bardziej się popsuły, nie mógł więc do listy przewinień dorzucać jeszcze wagarów. Z zaledwie trzyminutowym spóźnieniem zatrzymał się na jakimś cudem wolnym miejscu blisko wejścia szkoły. Wysiadł i oprzedł wóz, aby otworzyć zabezpieczone blokadą drzwi od strony Miś. Boli mnie brzuszek zajęczała. No dobrze. To się odrobinę przewietrzymy i za minutkę może poczujesz się lepiej. Ale boli mnie głowa, ściszyła głos. Podążył za jej spojrzeniem na plac zabaw i zauważył dwóch starszych od córki chłopców, którzy stali na wprost nich. Odwrócili się, gdy tylko nawiązał z nimi kontakt wzrokowy. Miś westchnęła i spuściła oczy. Sięgnął by odpiąć jej pasy. Jacyś koledzy? Nie, odczep się, Ben. Odparowała, wywijając się. Postarał się, by nagłego ukłucia w piersi nie dało się odczytać na jego twarzy. Mówi się tato, przypomniał, wyciągając z tylnego siedzenia jej torebkę oraz teczkę z czytankami. Ta maniera z Benem pojawiła się właśnie podczas tej wizyty. Nadii nigdy w życiu nie nazwałaby po imieniu. Nie słyszał nawet, by kiedykolwiek zeszła poniżej formy mamusia. Nie zamierzał do tego dopuścić. Masz mówić do mnie tato. Jak tam sobie chcesz? Przecisnęła się koło niego i ciężkim krokiem ruszyła ku bramie szkoły. Dogonił ją i sięgnął do jej ramienia, ale opuścił rękę zanim go dotknął. Lepiej nie przeginać. Coś ci powiem. Jeżeli mnie nie przytulisz. Przyłożę ci w łeb gaśnicą. Zabrzmiało to nieco zbyt humorystycznie, ale pozwoliła mu się dogonić. Odkaszlnął i zniżył trochę głos. Wyłupię ci oczy łyżką stołową. Zrobię to. Już to kiedyś zrobiłem. W prowincji Helmand. Uśmiechnęła się mimowolnie. Nie byłeś w prowincji Helmand. A właśnie, że byłem. I już mi to mówiłeś. Racja, racja, nie zdara ze mnie. Włożył ręce do kieszeni. W takim razie po prostu będę musiał zetrzeć ci nos. Tak? A niby jak? Tarką do sera. Tak jak to zrobiłem podczas operacji Pustynne Gacie. Parsknęła śmiechem i spojrzała na niego. Jej oczy miały kształt niemalże europejski. Ledwie dawało się w niej zauważyć jakiekolwiek cechy koreańskich przodków jak gdyby nawet jego geny były rozwadniane wypłukiwane z jej życia ale ten skrzywiony uśmiech odziedziczyła po nim wzięła głęboki wdech Ugotuję cię żywcem obedrę ze skóry i sprzedam ją do szewca żeby mogli zrobić z ciebie buty gdy zdał sobie sprawę, że wcześniej już to zaplanowała, że to przećwiczyła, poczuł, jak gdyby w brzuchu rozżarzyła mu się bryłka węgla. Nieźle, spojrzał na nią poważnie i powoli skinął głową. To jaki wynik? Siedemnaście do dwunastu? Chciałbyś, powiedziała już udobruchana. Dziewiętnaście do dwunastu. Radośnie machnęła w jego stronę torbą, nieświadomie prawie trafiając go w jaja. Miś ruszyła w podskokach, ale stanęła, gdy dotarła do bramy. Rozglądała się po podwórku w poszukiwaniu tamtych chłopców. Maj przykucnął. Słuchaj, jeżeli jest coś, co mógłbym dla ciebie załatwić, posłała mu poważne spojrzenie. Nie, nic takiego nie ma. Nic. Bo jeśli... Tato, proszę! Wzruszył ramionami i wyprostował się, zapisując sobie tych dwóch w pamięci. Ich torby, fryzury, uśmieszki. Ostatnia spóźnialska wyminęła ich w biegu, zaganiana przez pomocnika nauczyciela. Pan Walls, lat 29, świeżo przyjęty w zeszłym roku, kawaler, wcześniej ogrodnik, w wieku 13 lat upomniany za kradzież w sklepie. Maj schylił się, by poprawić córce nierówno zapięty płaszczyk, na co ona łaskawie mu pozwoliła. Dzięki miś, że spędziłaś ze mną czas. Uścisnął jej ramiona. Widzimy się w przyszłym tygodniu. Wymknęła mu się i pognała ścieżką, starając się wtopić w grupkę dziewczynek, które ledwie rozpoznawał. Na moment uniosła dłoń w geście pożegnania parę razy zacisnął palce w kieszeniach, po czym wrócił do auta. Nie czuł się dotknięty. To, że się pożegnali i nawet go nie przytuliła, nic wielkiego. Dzień za dniem skutecznie załatwiał sprawy rozbojów, samobójstw i wypadków drogowych. Zabójstwa, wykorzystywanie nieletnich, przemoc domowa, pełen repertuar. Cały kurwa czas. No i co, jego mała córeczka zapomniała go przytulić przed dziewięciodniową rozłąką, mimo że dopiero co miała trzy latka i zasypiała mu w ramionach, gdy po raz osiemnasty czytał jej bajkę o Grafalo. Jezu, kto jak kto, ale on się z takiego powodu nie rozpłacze. Z siedzenia kierowcy patrzył, jak miś znika wewnątrz budynku. Muzyka. Sięgnął, by wyciągnąć jakieś CD z kieszeni za fotelem i zacisnął palce na płycie w kwadratowej kopercie z plastiku. Najwyraźniej zostawiła ją tam przez pomyłkę. Wyciągnął ją. Podpis markerem. Lady Gaga dla miś. A poniżej żart. Tak naprawdę to mixtape z najlepszym przyzwoitym hip-hopem od tatusia. Bo był przyzwoity. Dwa razy sprawdził każdy kawałek, żeby nie było tam ani jednego przekleństwa. Trochę się przy tym namęczył. Wcisnął płytę do schowka w desce, zanurkował raz jeszcze i pod grubą warstwą okruchów z chipsów ziemniaczanych znalazł doggy style Snoop doga. Płyta była porysowana jak cholera, ale ostatnio dała się odtworzyć bez problemów aż do Who am I? What's my name? A tyle wystarczało, by dojechał do komendy Głośniki były niemal tak samo zjechane jak hamulce Ale wydawały głośne dźwięki A to znaczyło, że uda mu się oczyścić umysł Zapłon, ramię za zagłówek, wsteczny i jazda Robota i nic więcej Rozdział trzeci Charles Cox Psychotherapy Limited. Transkrypcja klinicznego nagrania dźwiękowego. Imię i nazwisko pacjenta: Eleanor Power. Data sesji: 14 sierpnia 2006 roku. CC. W porządku, wydaje mi się, że już się nagrywa. Tak. Nim zaczniemy, czy możemy tylko potwierdzić jedną sprawę, bo jest to sytuacja odrobinę nietypowa. Poprosiłaś, by Twoja przyjaciółka Judy, a właściwie powinienem nadmienić nasza wspólna przyjaciółka, była obecna podczas pierwszej sesji. E.P. Tak, poproszę, o ile to możliwe. C.C. Jasne, jeśli dzięki temu poczujesz się swobodnie. W porządku, to na początek chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tej dysocjacji i o zakresie tego, czego doświadczasz codziennie. EP. Dobrze. CC. I potem możemy się wspólnie zastanowić, dokąd chciałabyś z nami dojść, czy może tak być? EP. Tak, będzie ok. CC, a więc typowy dzień, jak to się zaczyna? EP: To zależy od tego, czy miałam fugę, czy nie. CC, opowiedz mi o tym. EP: No więc czasami Sigi. CC, Sigi to twoje alter ego? EP: Tak, przepraszam, moje alter ego. To ona czasami tak jakby przejmuje ster. Budzę się w nocy, ale tak jakbym nie budziła się naprawdę. To nie ja, to ona. Czasami zwraca się do mojej mamy, a jak nie, to po prostu usiłuję wydostać się na zewnątrz tego typu sytuacje. Na ogół o tym, że Sigi się zbudziła, wiemy tylko dlatego, że coś zmieniło położenie albo że zapaliło się światło. Ale ja i tak zawsze wiem, bo ja ją tam czuję. Cece. Fizycznie? E.P. Nie do końca, to znaczy zawsze już potem jest mi niedobrze, jestem jakby obolała. Cece. W porządku. Powiedzmy, że się obudziłaś. Co potem? EP. No, ona zawsze tam jest, po prostu. Tak jakby ją wyczuwam, niezależnie od tego, co się dzieje, tak jakbym słyszała to, co myśli. CC. Czy coś mówi? Czy ma głos? EP. No, nie, nie za bardzo. Ale jest tak, że jak ona się czegoś wystraszy, albo się ze złości, albo coś w tym rodzaju, to ja wiem, że to nie są moje uczucia. Czy to, co mówię, ma jakiś sens? Cece. Tak, ma. Wygląda na to, że to, czego doświadczasz, to jest, jak to określam, dysocjacja współświadoma, która zachodzi wtedy, kiedy ktoś czuje, że ma naraz więcej niż jedną tożsamość. EP. Zgadza się, tak to właśnie jest. Ale kiedy mnie podnosi i robi coś ze mną w nocy i. no to zupełnie tego nie pamiętam. CC. Dobrze. Z tego, co teraz mówisz, wnioskuję, że to dla ciebie ogromny stres. EP. Ja. Ja sama nie wiem. Pauza 32 sekundy. CC. Czy dałabyś radę nieco bardziej szczegółowo opisać te epizody, które zdarzają ci się nocą? Pauza 12 sekund. EP. No ja, ja nie wiem. Cc. W porządku. Eleanor. E p. Eli. Cc. Eli. wielu osobom, z którymi tu się spotykam, na początku jest bardzo ciężko. Czują, jakby nie wiedzą, czy mogą mi zaufać. Albo możliwe też. Że nie wierzą, by mówienie mogło im pomóc. Pauza 27 sekund. EP. Nie, to nie tak. Po prostu wiem, co się stanie. Przejdziemy przez to wszystko, a potem pan się podda. CC. Aha, dobra, to powiedz mi o tym coś jeszcze. EP. Ja. Ja po prostu. Wie pan, próbowałam. Rozmawiałam z Sigi, rozmawiałam z innymi ludźmi, brałam leki i tak dalej. Wszystkiego próbowałam. Nie chcę znów przez to wszystko przechodzić. Opowiadać panu o tym wszystkim, by w końcu usłyszeć, że tak naprawdę nie może mi pan pomóc, albo że mi pan nie wierzy. CC. A kto ci wierzy? Eli, Epe, moja mama, Cece, zawsze ci wierzyła? Epe, tak, widziała, widziała, co się wtedy dzieje, te fugi, no i, no i to wszystko. Cece, jeszcze ktoś ci bliski? Ktoś z rodziny? Epe, jestem jedynaczką, tata nie żyje. Cc. Rozumiem. Pauza 11 sekund. CC Rozumiem. Dawno go straciłaś? EP Tak. Jeszcze zanim się urodziłam. CC Rozumiem. To mogło być bardzo trudne dorastać bez EP Nie, nie było. CC Nie chcesz zatem rozmawiać o ojcu? EP nie. Pauza, 31 sekund. C.C. Dobrze, Eli, teraz chciałbym ci powiedzieć o paru rzeczach. Terapeuci mają różne metody pracy. Mogą czekać, aż sama do czegoś dojdziesz, nawet jeśli mają już precyzyjne wyobrażenie, co się z tobą dzieje i co musi się zmienić, by sytuacja się poprawiła. Ale to wymaga czasu. Opierając się na własnych doświadczeniach, uważam, że najlepszą metodą jest bycie bezpośrednim i powiedzenie od razu, co się moim zdaniem dzieje i co zrobić, aby sytuację wyprostować. To mi się wydaje uczciwsze. Czy możemy tak zrobić? EP. Tak. Ja tylko chcę, by zniknęła. Chcę, żeby mi było lepiej. CC. Rozumiem. Zacznijmy więc od tego, że celem pracy psychoterapeutycznej, którą będę z Tobą wykonywać, jest zrozumienie tego, co się stało. Chciałbym zredukować konflikt między poszczególnymi elementami Twojej tożsamości, ułatwić im współpracę. EP. Dobra, to znaczy, ja nie wierzę, że to się uda, ale okej, okay, spróbować można. CC. Dobrze. Poza tym musisz wiedzieć, że ten rodzaj problemów, które masz z SIGI, to coś, co niemal zawsze wynika z naprawdę szczególnej traumy, często z czegoś, co miało miejsce we wczesnym dzieciństwie. Pauza 34 sekundy. EP. Okej. Okay. CC. Tak więc na pewnym etapie naszych sesji będziemy musieli o tym porozmawiać. Co Twoim zdaniem kryje się u podstaw tej sprawy? Jak się to wszystko zaczęło? Pauza dziewiętnaście sekund. C.C. Wolisz, żebyśmy do tego wrócili kiedy indziej? E.P. Nie. C.C. W porządku, rozumiem. Ja dlatego. E.P. Po prostu. Wie pan. Nic się właściwie nie stało, jasne? Nie ma tu jakiegoś wielkiego, mrocznego sekretu. Ona tam po prostu jest. Nie wiem dlaczego. To nie będzie tak, że nagle przypomnę sobie jakiś potężny, zagrzebany. Tak się nie stanie. Ona jest tam od zawsze. I ja tylko chcę, żeby zniknęła, jasne? Żeby dała mi spokój. Pauza dwadzieścia dwie sekundy. EP. Żeby po prostu dała mi spokój. Rozdział czwarty. Eli. Tak jakby zniknęła na zawsze. Raz za razem dzwoniłam do mata, ale nie odbierał. Spojrzałam na zegar na ścianie. Upłynęły trzy godziny. I wtem dostrzegłam ślad różowego zakreślacza na kalendarzu. Tego popołudnia, powinnam przejąć zmianę jako wolontariuszka na oddziale dziecięcym szpitala, w którym mama sprzątała, a mat był zatrudniony w pracowni diagnostyki obrazowej. Gdy pewnego dnia wspomniałam, że chciałabym zajmować się dziećmi, sam mi wszystko załatwił, zajął się pozwoleniami ale po tym jak on się wystarał, ja dwukrotnie w ostatnich paru tygodniach przegapiłam swoją zmianę. Zjawiła się już nawet w tej sprawie kadrowa, lecz nie byłam w stanie wytłumaczyć jej, co się tak naprawdę stało, że kiedy po fudze zasypiam, to nie sposób mnie obudzić. Mat powiedział, że powinnam to po prostu wyznać, wyjaśnić, że cierpię na chorobę psychiczną. Jak trafnie zauważył, to przecież szpital. Chyba muszą zrozumieć. Mnie to było obojętne, ale wtedy zrozumiałam, że dobrze zrobiłam obdarzając go zaufaniem. Początkowo dbałam o to, by przestrzegać zasad, by się powstrzymywać. Mama wiedziała, jak poważnie go traktuje i przynajmniej w jego obecności darzyła go sympatią. Pewnego razu wróciłam do domu, a oni zaśmiewali się nad partyjką kart. Jak zauważyła, jest szczery, grzeczny, solidny i w niczym nie przypomina mojego ojca. Kazała mi obiecać, że bez względu na to, jak bardzo będę zmęczona, nie zasnę przy nim. Ale i tak się tym wszystkim martwiła. Nie ma takiego człowieka, który byłby na tyle cierpliwy, na tyle wyrozumiały, by być z kimś, kto zawsze śpi sam. Nawet dobry gość może ci złamać serce, mówiła. Początkowo w ogóle nie wspominałam o Sigim, ale nie mogłam zbyt długo utrzymać tego w tajemnicy. Nie ma bowiem granicy, gdzie ja się kończę, a ona zaczyna a po paru miesiącach zdałam sobie sprawę, że nie mówiąc mu tego, nie mogłabym być sobą. Matt wysłuchał mnie od początku do końca. Z butelką wina siedzieliśmy przy piecyku na drewno na pokładzie jego łodzi. Oparłam się o niego i opowiedziałam mu wszystko. Od pierwszego razu, kiedy Sigi zerwała mnie w nocy i wyprowadziła na zewnątrz, a mama, tracąc zmysły, o czwartej nad ranem znalazła mnie leżącą pod samochodem. Opowiedziałam mu o wyczerpaniu, które czuję rankiem po fudze, o potwornych bólach głowy, o tym, że każda kończyna waży wtedy dziesięć ton. Powiedziałam wszystko. Nie, nie wszystko. Nie powiedziałam mu o Judy. Po moim bardzo długim monologu zapadła bardzo długa cisza. Potem podniósł moją głowę ze swojego ramienia i spojrzał mi prosto w oczy. Nie będę kłamał, oznajmił. Jeszcze tego nie rozumiem, ale zrozumiem. Jakoś cię pozbieramy. Potem zreferowałam mamie tę rozmowę, a ona przez dłuższą chwilę milczała. W końcu mnie uściskała. To twoje życie, powiedziała, ale pamiętaj, by uważać na siebie. To dobry chłopak, ale przed nią go nie ochronię. Już następnego ranka miała posiniaczone całe ramiona. Nie pamiętałam, co zrobiła Sigi, co ja zrobiłam. Jak grzmotnęłam własną matką o ścianę i odrzuciłam ją z drogi. Jakbym była pustym płaszczem, powiedziała. Ale to nie twoja wina. Usłyszałam gwałtowny ruch i zamarłam, nasłuchując, ale to nie mama. Na dole przesuwano jakieś pudła. Zgadywałam, że w magazynie. Mieszkałyśmy nad sklepem monopolowym. A po tym, jak się rozchodziły dźwięki, można było podejrzewać, że sufit pana Szymańskiego, a naszą podłogę, zrobiono prawdopodobnie z kartonu. Podskoczyłam ze strachu. Cienkie podłogi. Skoro ja słyszę jego. Włożyłam buty i zanim przestrogi mamy zdążyły wybrzmieć mi w głowie, stałam już przed drzwiami. Nie rozmawiaj z sąsiadami. Wystarczy jeden niewłaściwy ruch, a wzbudzimy podejrzenia. I co właściwie chciałam mu powiedzieć? Czy słyszał pan, jak w środku nocy wychodziłam z mieszkania? Bo mam całą masę tajemniczych obrażeń i nie pamiętam skąd się wzięły i co się stało. Sterczałam tak przez chwilę, opierając czoło o zimną powierzchnię drzwi. Następnie zdjęłam buty i smętnie odsunęłam je od siebie kopnięciem. W kuchni obok zlewu mama postawiła kubek i karton soku pomarańczowego. Zapomniałam o skaleczeniu i nieopatrznie spróbowałam odkręcić zakrętkę. Podskoczyłam, zrzucając karton na podłogę, a jego zawartość rozlała się po linoleum. Poirytowana otworzyłam szafkę pod zlewem i wyjęłam płyn czyszczący domowej roboty oraz lateksowe rękawiczki. Nie możemy już więcej ryzykować. Wszystko, czym można wyrządzić krzywdę, musiało być w zamknięciu. Nie można mnie nawet zostawić samej z butelką wybielacza. Z przyzwyczajenia sprawdziłam drzwi. Pozamykane. Noże, zapałki, środki żrące, wszystko poza moim zasięgiem. Wciągnęłam rękawiczki, ścisnęłam i rozciągnęłam ręce, aż poczułam jak drobne strubki na rankach pękają. Chciałam się upewnić, że całkowicie nad nią panuje. To mój ból, Sigi, nie Twój. Wytarłam sok i sprzątałam dalej miękkimi zmywakami, czyściłam resztę podłogi, wgnieciony metalowy zlew imitujący drewno laminat na blatach. Szorowałam, aż od zaciskania zębów rozbolała mnie żuchwa. Zwinięta w kącie Sigi, mierzyła mnie wzrokiem. Zadzwonił telefon, więc ściągnęłam rękawiczki, a bicie serca przyspieszyło, gdy rozpoznałam pierwsze parę cyfr numeru na wyświetlaczu. To ze szpitala. Mat? O, cześć, powiedział niepewnym głosem jakiś mężczyzna. Nie, mat. Eli, prawda? Przymknęłam oczy. Skoro ktoś od niego z pracy do mnie dzwoni, to znaczy. Słuchaj, wiesz może gdzie jest Mat? No bo spodziewaliśmy się, że będzie, a się nie pojawił. Powiedziałam mu, przełknąwszy ołowianą gulę w gardle, że nie wiem. Kto mówi? Leon ze szpitala, z diagnostyki obrazowej. Okej, okay, Leon. Matt wspominał o nim, pracowali razem już od paru miesięcy i raz czy dwa poszli po pracy na browar, jednak nie odniosłam wrażenia, aby jakoś szczególnie się przyjaźnili. Widziałaś się z nim wczoraj? Spytał Leon z niepokojem w głosie. Konkretnie wieczorem. Nie odbiera komórki, a gość w jego miejscu zamieszkania mówi, że go tam nie ma. No, a że wczoraj było nieco, no wiesz. Nieco jak. Odgłos otwierania i zamykania ust uświadomił mi, że nie dobiera słowa. Nie, no nic takiego, ale wiesz, jeśli się do ciebie odezwie, było nieco jak, Leon. Nijak, po prostu no dynamicznie. Matt nie wspominał o niczym niezwykłym. A czy w ogóle zapytałam? Powiedziałam Leonowi, że zadzwonię, jeśli się czegoś dowiem i się rozłączyłam. Podeszłam do okna i odsunęłam firankę. Gęsta mgła wczesnego poranka zdążyła już zniknąć, odsłaniając zimno-błękitne niebo obficie poznaczone skrawkami bieli. Gdziekolwiek jest Matt, nie jest z nim dobrze. W żadnym razie nie jest z nim dobrze. Dostrzegłam ruch. Rozpoznałam Piotra, syna pana Szymańskiego. Był może trochę ode mnie starszy, miał dwadzieścia parę lat i już zauważalny brzuszek. Wyglądał nieciekawie, gdy tak człapał wzdłuż drogi. Patrzyłam, jak się nachyla, by podrapać za uszami mijanego kota i pozwolić, by ten parę razy przewinął mu się wokół kostek. Wyprostował się i wtedy mnie zobaczył. Stanął jak wryty i wpatrywał się we mnie przez pięć sekund, dziesięć, dłużej. Wtem, jak gdyby odzyskał zmysły, odwrócił wzrok, wyciągnął klucze i wszedł do środka. Puściłam firankę i zastygłam w bezruchu. Mrugnęłam oczami i myślałam tylko o tym spojrzeniu. Czyżby coś wiedział? Raz jeszcze pomyślałam czy by nie zejść do nich i nie porozmawiać. Ale zanim zdążyłam podjąć decyzję, usłyszałam ruch na zewnętrznych schodach i brzęk kluczy na betonie. Rozdział piąty. Maj. Płyta snubdoga była bardziej uszkodzona niż myślał, więc sięgnął do bocznej kieszeni w poszukiwaniu jakiejś innej, a gdy znalazł, wsunął ją do czytnika. Okazało się, że to płytka demo od kolegi, któremu jak dobrze pamiętał, chciał dać w zęby. Biały gość, zgrywający gangstera, do wszystkich zwracał się Ziomek. Maj wysłuchał do końca pierwszego refrenu, wyjął płytę, rozejrzał się, czy nie ma świadków, po czym wywalił ją przez okno. Nadrobił nieco drogi, bo podjechał po kawę do nowej kubańskiej miejscówki na rogu przy stacji kolejowej w Acton. Zamówił małą czarną, uznawszy, że tak będzie szybciej, a w oczekiwaniu aż barista ją przyrządzi, podrygiwał na palcach, chciał poczuć przypływ energii. Na ekranie telewizora, nad barem, wyciszony reporter serwisu informacyjnego wyciskał ostatnie krople z przedtygodniowej i niemalże zapomnianej historii strzelaniny w amerykańskiej szkole. Zapłacił i szybko wyszedł, ale zanim odjechał, wlał w siebie połowę wrzącej kofeiny. Potrzebował kopa, potrzebował pobudzenia, bo tego ranka nie miał czasu na przebieżkę. Pokornie znosił szczypliwości, którymi w związku z zamiłowaniem do intensywnych ćwiczeń fizycznych raczyli go koledzy. Jeśli czują się lepiej, gdy mówią, że jest próżny i przezywają go pozerem, ich sprawa. Ale Ben Maj ćwiczenia sportowe zawsze traktował jak coś oczywistego. Bez porannej przebieżki, bez godzinki wieczornego treningu obwodowego, podnoszenia ciężarów, zgiełk w jego głowie stawał się nie do wytrzymania, a on doskonale wiedział, jak to się zawsze kończy. Znał siebie na tyle dobrze, by szybko rozpoznać nieuchronne narastanie tego czegoś, cokolwiek to jest i wyciskać to z siebie na siłowni. Mimo, że od śmierci taty minęły lata, to ten czas, kiedy kręcił się bez celu, bez powodów, wpadał w gniew, szukał okazji, żeby się z kimś pobić lub popieprzyć, ani na chwilę nie dawał o sobie zapomnieć. W zasadzie, pomyślał, zwalniając przed szlabanem i migając pilotem w stronę czytnika, wątpliwe by kawa mogła pomóc. Obiektywnie rzecz biorąc, powinien jakoś uporać się z gniewem, postarać się go zrozumieć, cofnąć w czasie do tych mrocznych sześciu miesięcy, kiedy ze zwyczajnego nastolatka przemienił się w huligana, do okresu, kiedy jego życie mogło się potoczyć w dowolnym kierunku wyrwać draństwo z korzeniami ale kim byłby teraz odchyliwszy się w fotelu za biurkiem maj przełożył słuchawkę do drugiego ucha po czym potarł dłonią szczecinę na głowie wokół niego biuro pracowało już na pełnych obrotach po zakończonej odprawie ale jego wciąż nie ma powtarzała kobieta a jej głos podnosił się aż w końcu się załamał Wciąż go nie ma nie radzimy sobie nic nie wiedząc moje biedne dzieci miała na imię Charlotte i była żoną Damiena Heyza i właściwie prawie z pewnością wdową po Damienie Heyzie matka czworga dzieci przed sześcioma miesiącami jej mąż wyszedł po swojej ostatniej zmianie w fabryce samochodów na obrzeżach Oxbridge Przejechał pół drogi do domu, porzucił auto, po czym zniknął. Nie zostawił żadnego listu, ale z czasem sprawa stała się jasna. Biedak miał niemal czterdzieści koła w plecy, zawalił ostatnie sześć rad kredytu hipotecznego i właśnie wtedy, żeby jeszcze dokopać leżącemu, zwolnili go z roboty. Dopiero parę tygodni po jego zniknięciu pani Hayes odkryła, że nie zostawił żadnych oszczędności, żadnej renty ani polisy ubezpieczeniowej. Pani Hayes, zapewniam, że zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy. Zrobiliśmy? Zrobiliśmy? Maj się wzdrygnął. Robimy, robimy wszystko. Czyżby na przykład co? Coście zrobili od czasu tego telefonu sprzed miesiąca, od naszego ostatniego upalenia, dodała, wymawiając to określenie z goryczą. Podniósł pierwszą kartkę z piętrzącej się przed nim sterty i zdusił westchnienie. W planach na dziś miał jeszcze cztery telefony, dokładnie takie jak ten. Niestety nie było żadnych wieści, żadnych konkretnych informacji w którejkolwiek ze spraw. A akurat w tej branży brak nowin oznaczał złą nowinę. Nawet, a wręcz tym bardziej, jeśli nie była to zła nowina związana z jakimś zdarzeniem, jasną i oczywistą traumą, którą przynajmniej dałoby się jakoś zaleczyć. W większości spraw, które na nieszczęście obecnie prowadził, zaginiony był, po czym nagle go nie było. Żadnych etapów żałoby do przepracowania, żadnego rytuału związanego z kresem życia. Rodzina wokół takiej osoby pozostawała w upiornej stagnacji, aż w końcu, skrycie i z poczuciem wstydu, zaczynała wyczekiwać wiadomości o odnalezieniu ciała. Obawiam się, że wobec braku nowych wieści naprawdę niewiele więcej znaczy, że się poddaliście? Jak na zawołanie szloch, pan chyba nie ma pojęcia, przez co my przechodzimy. Maj zacisnął mocno powieki. Zawsze to mówią, za każdym razem. I to nie tylko w przypadku zaginięcia, ale podczas każdej sprawy, którą prowadzi. Przy morderstwach, gwałtach i rozbojach, pobiciach. Wszystkim. I prawie zawsze mają rację. Nie. Nigdy nie padł ofiarą napaści seksualnej. Nie doświadczył brutalnej śmierci kogoś, kogo kochał. Ale odkąd stoi na czele Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób, trudniej znosi zarzut, że nie wie, co to znaczy. Lecz nigdy w takiej sytuacji nie zaprzeczył. Nigdy nie próbował wyprowadzić tych osób z błędu. Nawet McCulloch, gdy dała mu tę fuchę. Zwłaszcza wtedy. Uznał, że jednak przyda mu się przebieszka. Pani Hejs, odezwał się spokojnie. Charlotte. Obdzwonię raz jeszcze organizacje charytatywne, dobrze? Może mają coś nowego. Niekiedy zdarzają się opóźnienia w przekazywaniu danych do naszej bazy. Sprawdzę też szpitale. Niczego nie obiecuję, dodał, słysząc, jak ta nabiera powietrza, a w jej głosie pojawia się nadzieja. Tak, poproszę. Przerwała, by delikatnie wydmuchać nos. Co tylko pan da radę. Na telefonie stacjonarnym zaczęła mrugać czerwona lampka. Maj wyprostował się, możliwie delikatnie, pożegnał panią Hejs, po czym odebrał. Czy mam podesłać pisemne zaproszenie? spytała nadkomisarz Colin McCulloch z miłym dla ucha akcentem mieszkańców Hebrydów. Maj zerknął na zegarek. Cholera. Przepraszam, już idę. Pognał tylnymi schodami i w jakieś pół minuty dotarł na piętro McCulloch. Przechodząc przed jej przeszklonym gabinetem, zwolnił do spacerowego kroku, by zachować pozory opanowania, po czym wszedł. Przepraszam, pani nadkomisarz, wymamrotał. Miałem trudną rozmowę z. Daruj sobie. Przerwała mu, wskazując głową drzwi, które czym prędzej zamknął. Po przeciwnej stronie pomieszczenia stała niczym posąg mundurowa o kamiennej twarzy z rękoma założonymi z tyłu. Pozdrowił ją skinieniem głowy. Widział ją kiedyś, jak miotała ciężarkami w siłowni. Miała krótko przycięte tlenione blond włosy. Musiała ważyć dobre 90 kilo i mierzyła z metr osiemdziesiąt. Kobieta z tych, co zajmują każdy centymetr samej siebie. Zauważył, że ma sporo tatuaży. Nie żeby były akurat teraz widoczne. McCulloch odkrząknęła. Ben, co tam w ostatnich tygodniach dzieje się u was na dole? Nie widziałam cię, odkąd wróciłam z Egiptu. A właśnie, skoro o tym mowa, napomknęła, odwracając się, by wygrzebać coś z szuflady. Kupiłam ci coś. Pod piramidami. Zdążył chwycić papierową torebkę w ostatniej chwili, inaczej dostałby nią w głowę. Nadkomisarz miała świetny cel, i otworzył. W środku był niewielki wypchany wielbłąd, zrobiony z czegoś podobnego do filcu. Zamknął torebkę. E, czuję się zaszczycony, wzruszyła ramionami. Nie ma potrzeby, jest przeklęty. Co prawda przepłaciłam, ale pomyślałam, że czemu nie. Mundurowa wyszczerzyła się w uśmiechu. McCulloch dołączyła do ekipy sześć miesięcy po maj. Oboje zaczynali w hrabstwie Sussex, aczkolwiek ze zgoła różnych szczebli hierarchii. Całemu wydziałowi niełatwo było się do niej przekonać. Z cywila od razu na stopień komisarza przeskoczyła nie tylko całe pokolenie sierżantów z kryminalnego, którzy w gotowości czekali na awans, czasem dosłownie już od lat. Ale też ominęła dwa długie lata służby mundurowej. Powiedziano im, że stanowi element nowej filozofii rekrutacji, która dostrzega zewnętrzne umiejętności i zwalcza biurokratyczne utrudnienia. Znaczy figurantka, czytaj kierowniczka. Cały zespół liczył, że spierdoli pierwsze, poważniejsze zadanie. Tymczasem ona spokojnie i ze swobodą otrzaskanego dowódcy poprowadziła śledztwo do szczęśliwego rozwiązania. Ci, których nie przekonała do siebie, czekali na jakiekolwiek potknięcie, które potwierdziłoby ich uprzedzenia. Nie doczekali się. Sęk w tym, że może i miała powiązania z podejrzanym środowiskiem, ale zarazem była nie do ruszenia. Umysł miała jasny, jak supernowa. Ustawę o uprawnieniach policji znała na wyrywki. Podręcznik postępowania przy zabójstwach miała w jednym palcu, a wytyczne koronnej służby prokuratorskiej potrafiła wyrecytować śpiewająco. Kąsała tylko wtedy, gdy ktoś szukał zwady, a każdą decyzję podejmowała z oszałamiającą szybkością, bezbłędnie oceniając sytuację. Negatywny osąd utrudniał jeszcze fakt, że była bez dwóch zdań najbardziej sympatycznym szefem, jakiego kiedykolwiek miał. No, a po Brighton, kiedy jego bezpośredni przełożony wyleciał z pracy, a Maj dostał miesięczne zawieszenie, ona przeniosła się do Metropolitan Police, aby przejąć stery w Brentford i od tamtej pory tu dowodziła. To właśnie McCulloch zachęciła go, by zmienił otoczenie. Przeniósł się i pracował razem z nią w stolicy. A że na wybrzeżu nie miał czego szukać, w końcu się zgodził. McCulloch przesunęła bezprzewodową klawiaturę, by móc wygodnie oprzeć na blacie ręce w koszuli od krawca i pociągnęła łyk z nieodłącznego kubka parującej mięty. Detektywie Ben. Posłała mu szeroki uśmiech, który sprawił, że na jej pulchnych policzkach powstały piegowate fałdki i odsłonił szparę między górnymi jedynkami. Pani komisarz? Mam dla ciebie robotę. To bardzo miło, ale już mam siedemnaście otwartych. To uznaj ją za powiększenie tego i tak już imponującego brzemienia, odparła gestem ręki, zbywając jego opory. Powiedz mi, jak długo jesteś w policji? Znała odpowiedź. Wiedziała o nim wszystko. Gdzie chodził do szkoły, ile najwięcej wycisnął na ławeczce, jak się nazywało jego pierwsze zwierzątko. Nie pierwszy raz przyszło mu do głowy, że pewnie wie nawet o jego mrocznych latach po zniknięciu mamy, mimo że zawsze udawało mu się nie dopuścić do konfrontacji z wymiarem sprawiedliwości. Osiem lat, pani komisarz. Sięgnęła po klawiaturę. Mam tu wiele podań. Niektórzy twoi koledzy zgłosili swoje kandydatury na stopień komisarza. Patrzyła na monitor, przeglądając listę, aby dać mu chwilę. Ale ciebie nie widzę. Dobrze mi tu, gdzie jestem zerknął na mundurową, zastanawiając się, dokąd ta rozmowa prowadzi. Nie zwracając na niego uwagi, Makkalok założyła ręce do tyłu, odchyliła się w fotelu i spojrzała w sufit. Wiesz, Ben, zanim kogoś awansujemy, to musimy sprawdzić, jak dana osoba radzi sobie w roli dowódcy. Musi dowieść, że potrafi zarządzać ludźmi. Ja się nie zbieram do awansu, pasuje mi bycie sierżantem. Rozumiem, tak czy inaczej. – Detektywie sierżancie, Maj. – Oto – powiedziała, wskazując na tajemniczą mundurową. – Posterunkowa Katrin Ziegler. – Tak jest. – Będzie – ciągnęła z błyskiem wokół makkalok – twoją nową starzystką. Maj uścisnął wyciągniętą dłoń, odpowiedział na spojrzenie i przelotnie odwzajemnił nieudaną wersję szerokiego, szczerego uśmiechu, którym go obdarzyła. Myślał. Cholera, starzystka śledcza oznacza ogon, stałe towarzystwo. E, przykro mi to mówić, pani komisarz, zaczął, ale uciszył go podniesiony palec. To nie mów. Makkalok złożyła ręce na piersi, mierząc oboje wzrokiem, niczym matka dzieci, umówione na zabawę. Jak rozumiem, Katrin. Kit, wtrąciła młodsza z kobiet. Wiem, że Kit zaliczyła egzamin państwowy dla śledczych i osiągnęła nadzwyczajne wyniki, kontynuowała McCulloch. Kiedy więc kadry poprosiły mnie o przydzielenie jej mentora, rozejrzałam się po piętrze i pomyślałam, Colin, kto tu ma odpowiednie umiejętności i cechy, by pokierować takim talentem? Kto gotów jest poświęcić własny czas, aby stworzyć możliwość wykazania się nowemu pokoleniu detektywów? Tere, fere, pomyślał Maj. A może raczej, kto tu wegetuje od pięciu lat, nie ruszając się o metr w żadnym kierunku? Kogo mam na zbyciu? Nie żebym miał jej to za złe. Gdyby to zrobił ktokolwiek inny, uznałby, że chce go w ten sposób ukarać. Nie mógł jednak zaprzeczyć, że Maccalog rozumuje prawidłowo. Jasne. Pozdawał egzaminy i przyjął awans na sierżanta, kiedy wrócił po dłuższej nieobecności. Był przekonany, że trochę mu w tym pomogła, ale nigdy się nie wychylał. Jechał, gdzie mu kazano, robił co trzeba, wypełniał polecenia. Ale i bez wczytywania się w treść teczki ukadrowej było widać, że drepcze w miejscu od... Pff, jeszcze... Zanim, jeszcze zanim wszystko się posypało. Na zmianę zaciskał i rozluźniał zwieszone pięści. Zaciskał i rozluźniał, odpędzając tę myśl. Pomyślałam, że w Wydziale Poszukiwań i Identyfikacji Osób kit mogłaby spokojnie zacząć, wyznała McCulloch. No i możesz ją przyzwyczaić do tej całej żonglerki. Odwracając się dodała... Kit, nie zwracaj uwagi na tę ponurą powierzchowność. Oni wszyscy są tacy sami. Lubią odgrywać role zgorzkniałych, samotnych wilków, ale wystarczy kupić im bułkę z bekonem i już są twoi. Posterunkowa Katrin Ziegler zerknęła na niego, by zobaczyć, jak zareaguje, a on w grymasie niechęci uniósł kąciki ust. Widział, że nic tu nie wskura, to też równie dobrze mógł się zdobyć na uprzejmość. Dziawniesz jeszcze sosem i będzie o czym rozmawiać. No to postanowione, zawyrokowała szefowa. I nie zapomnij o wielbłądzie. McCulloch przyciągnęła klawiaturę, gotowa zająć się następną sprawą. Zaczęła pisać, po czym podniosła wzrok. Na co czekacie, cukiereczki? Gwiazda mi stąd! Ale z wymownego wyrazu twarzy wywalającej ich za drzwi szefowej wyczytał, że nie było w tym żadnej złośliwości. Wiedział, że nie chodzi o pogardę, tylko o litość. Ta decyzja ma mu pomóc w rozwoju osobistym. Sądzi, że właśnie to mu jest potrzebne. I wychodząc z gabinetu z postępującą za nim niczym walkiria stażystką o barach ragbisty, Maj... Nienawidził Macalo za to, że jak zawsze ma rację. Rozdział szósty. Eli Obraz sylwetki mamy pochylającej się, by podnieść klucze, zniekształcało karbowane szkło szyby. Zaklęta i to przez słabość w jej głosie nabrałam pewności, że coś jest nie tak. Weszła i zaczęła rozpinać płaszcz, a strąki włosów lepiły jej się do twarzy. Odebrałam go od niej i spytałam, znalazłaś go? Przykro mi, kochanie, odparła. Nic z tego. No to gdzie byłaś? Zeszłam do łodzi, ale tam go nie było. Pomyślałam, że w drodze powrotnej mogę się przebiec. Szybkimi ruchami zaczęła się rozbierać, na podłogę rzuciła t-shirt, następnie leginsy, skarpetki i opaskę z bandaża, którą nosiła na słabszym kolanie. Odsłonięte wilgotne ramiona i piersi były blade z zimna i pokryte gęsią skórką, a mięśnie napięte. Znalazła plastikową torbę i wrzuciła do niej ciuchy. Nie zamartwiaj się tak, kotku. Pewnie poszedł sama nie wiem, na spacer albo może porobić zdjęcia. Powinien być w pracy, mamo. Dzwonili, nie ma go tam. Nagle spoważniała. Co im powiedziałaś? Nic, odparła, wzruszając ramionami. Ale nie powiedziałaś, zaczęła przesuwając wzrok wzdłuż korytarza do drzwi mojej sypialni, że w środku nocy wyrwałam się z pokoju i tego nie pamiętam, a potem obudziłam się pokryta siniakami? Nie, to zachowałam dla siebie. W porządku. Przepraszam, głupie pytanie. Poszłam za nią do jej pokoju. Otworzyła zabezpieczone pudło obok łóżka, w którym trzymała narzędzia, zapałki, to, czego nie mogła zostawić na wierzchu. Wyjęła małe nożyczki i zaczęła obcinać sobie paznokcie. To gdzie on jest? Westchnęła. Nie wiem, Eli. Kończąc swój manikur, gestem wskazałabym podała jej dłoń, co też zrobiłam. Nic nie wskazuje na to, żebyś miała z tym cokolwiek wspólnego, zauważyła, przycinając białe czubki moich paznokci. Usiłowałam się wyrwać. Mamo, jeśli coś znalazłaś, nie znalazłam, to nic takiego. Ale naprawdę? Dopytywałam. A co jeśli Sigi. Co, jeśli znowu to się stało? Nie, proszę, po prostu o tym nie myśl. Mama wzięła głęboki wdech i zatrzymała powietrze, jak gdyby się na coś szykowała. A nawet jeżeli coś się stało, to powinnyśmy siedzieć cicho zakończyła. Wyrwałam się, wstałam i poszłam do swojego pokoju. Co robisz?-zawołała. Wzywam policję dogoniła mnie w pół sekundy nie. Wyrwała mi telefon z dłoni. Nie, to nie jest właściwe zagranie, absolutnie nie. Wbiłam w nią spojrzenie. Zagranie? Możliwe, że on. Nie miałam siły, żeby skończyć. Ale nic mu nie jest, ok? Będzie dobrze. To da się wyjaśnić na mnóstwo sposobów. Może po prostu wybrał się na wycieczkę. skrzyżowałam ręce. Na wycieczkę jasne. Może chciał odpocząć? Zajęło mi chwilę, zanim to przetworzyłam. Ode mnie? Wzruszyła, przepraszająco ramionami. Chcesz powiedzieć, że w ten sposób ze mną zrywa? Faceci, wyżrą ci miód i nakarmią jak znud, rzuciła. To był taki nasz żart, zdanie, którym kończyłyśmy każdą rozmowę o moim ojcu. Ale nie byłam w nastroju do żartów, co też zauważyła. Kochanie, muszę iść do pracy. Ja też. Mam zmianę z dzieciarnią. No co? spytałam, gdy zrobiła tę swoją minę. A może zadzwoń, że się kiepsko czujesz? Co? Dlaczego? Rozłożyła ręce, ale nie odpowiedziała na pytanie. Nie musiała. Nie chciała, żebym poszła. Wolała, bym nie rzucała się w oczy sądziła, że go zabiłam. A zabiłam go? Kiedy wyszła, stałam w przedpokoju, starając się ogarnąć myślami nasze nędzne mieszkanie. Nic nie wskazywało, że to właśnie my tutaj mieszkamy. Częż zawsze płacony gotówką, wszystko zawsze gotówką, by w jednej chwili móc się wynieść, gdyby ktoś zaczął rozpytywać o mnie, o Judy. Mama używała różnych nazwisk. Teraz nazywa się Christine Scott. Od oficjalnych umów wolała zlecenia z agencji pracy, bo wtedy wypłaty dostaje w gotówce, a zawsze znajdzie się też takie miejsce, w którym nie podchodzi się rygorystycznie do prześwietlania pracownika. Całe nasze życie, zlecenia mamy, wszystko co robiłyśmy kręciło się wokół Sigi. Wszystko w życiu mamy skupiało się na mnie odprawiała chłopaków, gdy zaczynali zadawać zbyt wiele pytań, porzucała pracę, kiedy pojawiały się wymagania, które uniemożliwiałyby wykonywanie obowiązków, jakie miała przy mnie. Nawet jeszcze przed sprawą z Judy nie zapuszczałyśmy korzeni. A teraz? Sama już nie wiem, ile razy się przeprowadzałyśmy. Zawsze w pośpiechu. Kiedy ktoś się rozpoznał. Wtedy przeklinała los, który sprawił, że kiedyś odniosła sukces i pojawiała się w telewizji. Gdyby nie to, byłoby o wiele łatwiej. Wróciłam do miejsca, gdzie na ścianie wisiał kalendarz. Moje zmiany zaznaczyłam różowym zakreślaczem. Nie była to praca z prawdziwego zdarzenia. Zbliżałam się do dwudziestki, miałam tę samą osobowość, co w wieku czternastu lat. Bałam się wszystkich i wszystkiego, co noc zamknięta w sypialni z obawy przed tym, co mogłabym zrobić, gdybym pozostała na wolności. Bez względu na to, co mama mówiła o mojej wartości dla świata, nie zarabiałam i byłam od niej całkowicie zależna. Ale miałam mata, kochającego, wyrozumiałego mata, cierpliwego, nieświadomego ryzyka. W tamtym momencie poprzysięgłam sobie, że jeśli Sigi go skrzywdzi, to skończę z tym wszystkim i zabiorę ją ze sobą. Miałam dość. Nikt nie wygra Sigi. Słyszysz mnie? To koniec. Sigi słyszała. Jej czarne oczy błysnęły szeroko, lecz natychmiast się zmniejszyły i zniknęły w cieniu. Nie drgnęła. To nie był dobry czas, by rzucać mi wyzwanie. Dostatecznie długo była przy mnie, by wiedzieć, kiedy mówię poważnie. Rozdział siódmy Maj. Maj otworzył tyłkiem drzwi i ruszył w górę po stalowych schodkach, na tyle stromych, że przy każdym kroku zahaczał czubkiem butów rozmiar 12 o spód kolejnego stopnia. Gdy znalazł się na zewnątrz, zmrużył oczy. Było bardzo jasno. Wyrzucił ramiona na boki, rozciągnął tors, zrobił kółko po płaskim dachu, po czym wychylił się przez barierkę i spojrzał w dół na ulicę. Wgryzły się w bułkę z bekonem. Posterunkową Katrin Ziegler zgubił wkrótce po tym, jak wręczyła mu ją w bufecie. Może nie zgubił, a raczej odwrócił się i odszedł, nie upewniwszy się, czy podąża za nim. Rzadko kiedy jadł w bufecie. Jedzenie było okej, okay, ale roiło się tam od gliniarzy. Jemu bardziej pasowało tu, na dachu. Przeżuwał niespiesznie, czuł na skórze chłód, przeciągnął się. Nagle jego uwagę zwrócił jakiś ruch. Z drzwi od przypominającego szopę pudła, które zajmowało schody, wyłoniła się jego nowa starzystka. Ruszyła przez pokryty papą dach niczym wypuszczone z klatki zwierzę. – Sierżancie – zawołała – ma pan chwilę? Niosła jakieś dokumenty, a drugą ręką osłaniała oczy przed ostrym listopadowym słońcem. Maj powitał ją uniesieniem podbródka, po czym językiem zgarnął z kącika ust krople brązowego sosu. Też mi się tu bardzo podoba, odezwała się, odchylając głowę, by spojrzeć w otwarte niebo i napełnić płuca. Dało się słyszeć kakofonie klaksonów, to też zerknęła za barierkę. Zabawne skurczy, syny! Ciepło się zaśmiała. Kto? Wzruszyła ramionami. Sama nie wiem, my wszyscy. Maj podążył za jej spojrzeniem ku pełzającemu ruchowi ulicznemu przy skrzyżowaniu Boston Manor Road. Tyci odlegli ludzie krzątali się tam i z powrotem, pakowali do sklepów, aut i biur i wracali na ulicę. Ich płynne masy wylewały się z autobusów na chodniki, gdzie swobodnie się rozpraszali, nieszkodliwi niczym sypiące się z worka ziarnka grochu. Gdy ponownie spojrzał na dziewczynę, na jej twarzy pojawił się uśmiech. — Chciałaś czegoś, Ziegler? — spytał i pakując do ust ostatni kęs buły, zgniótł torebkę. — Sierżancie, proszę nie mówić mi po nazwisku. Czuję się, jakbym była w szkole. Ruszyła za nim do schodów i podała mu wydruk. — Mam coś nowego. Zaginiony. Maj zerknął na kartki w jej wyciągniętej dłoni, przeleciał wzrokiem po kilku pierwszych wersach. Zwykły wpis od dystrybutora. Oddał wydruk i zmarszczył brwi. Daj to mundurowym. Skoro sprawy oznaczono jako niewielkiego ryzyka, to zajmą się wstępnym opracowaniem i przekażą, jak będzie gotowe. Zwykle tak robimy, ale pomyślałam, że może zaciekawi pana nazwisko, zauważyła. Westchnął i wziął kartki z powrotem. Po metalowych schodkach wrócili do codzienności wśród niebieskich ścian komendy. To jak się nazywa? Matthew Corsham, powiedziała wyciągając pierwszą stronę. Biały mężczyzna, lat 26, jakiś technik w szpitalu Hanwell. Żadnych ucieczek na koncie, żaden tam ćpun czy pijaczek. Maj prawie się zakrztusił. Jak rozumiem, to miało znaczyć, nienotowany za nadużywanie narkotyków ani alkoholu. Wzruszyła ramionami i kontynuowała. Kolega z pracy, który zgłosił zaginięcie, powiedział, że się niepokoił, bo gość był wczoraj na swojej ostatniej zmianie. Został niespodziewanie zwolniony i bardzo go to szepnęło. Obiecał oddać służbowy komputer, ale się nie pojawił, co jest dziwne, bo mówił, że przyjdzie, a jest bardzo rzetelny. No więc kolega do niego dzwonił, ale włączała się poczta głosowa, więc do niego poszedł. Gość mieszka na łodzi, kawałek w stronę Eisleworth. I okazało się, że nikogo tam nie zastał. Maj przejrzał tekst w poszukiwaniu dat. O jakim zakresie czasowym mówimy? To dopiero pół doby. Leon, ten kolega, mówi, że rozmawiał z Matthew wczoraj i że facet był bardzo poruszony utratą pracy. Pół doby? Jezu, dajcie mu może szansę, co? Czy ten kolega nigdy nie słyszał o dłuższej pijatyce? Jak rozumiem, to miało znaczyć z przedłużającym się okresem spożywania alkoholu? Maj spojrzał na nią wymownie. A zresztą ja nie znam żadnego mefiu Korshama. Powinienem? Jego nie, ale jego dziewczynę. Maj raz jeszcze spojrzał na wydruk, i serce mu stanęło. Eleanor Power. Kit oparła się o framugę. Brzmi znajomo, co? Oboje znali odpowiedź na to pytanie rzucił jej szybkie spojrzenie. Czyli odrobiłaś pracę domową? Przeczytał całość w drodze do biurka, poruszał się jak na autopilocie. Nie odrywał oczu od wydruku, póki nie usiadł w fotelu i nie włączył monitora. W piersi poczuł tępy skurcz z tych, co tkwią tam przez lata, aż stają się tak znajome, że prawie nie zwraca się na nie uwagi. Tak, brzmiało znajomo. Maj przyciągnął klawiaturę i przepuścił nazwisko przez system czternaście Eleanor Power w kraju, z czego trzy w Londynie. Czy to naprawdę może być ona? Już ją sprawdzałam, powiedziała Kit, przypominając mu, że wciąż stoi za oparciem jego krzesła. Nic o niej nie mam, ani w danych Ministerstwa Pracy i Emerytur, ani w rejestrze wyborców. Pustka. Od pięciu lat nie miała kontaktu z lekarzem rodzinnym. To by się zgadzało. Pięć lat, znaczy od 2006 roku, roku, kiedy wszystko się posypało. Eleanor, Eli, która widziała, jak Judy Arden wsiada do samochodu tej nocy, kiedy zaginęła. Ellie Power, którą matka trzymała za rękę i za którą kończyła zdania, gdyż ona była zbyt poruszona, którą ogarniało irracjonalne przekonanie, że zniknięcie jej przyjaciółki. Jej śmierć, jak wierzyła Eli, była jej winą. Aż do tego stopnia, że pewnego popołudnia po kolejnym przesłuchaniu, które potem odtwarzano i rozkładano na czynniki pierwsze podczas obrad komisji, przez które sierżant Heath stracił robotę, a maj o mały włos również nie wyleciał, Eli uznała, że jej wyimaginowane poczucie winy jest nie do zniesienia. Za tym przekonaniem podążyła z tak bezwzględną determinacją, że Maj nie był w stanie zapanować nad sobą następnego ani następnego dnia w pracy, ani dzień potem. I nigdy już nie wrócił ani do swojej pracy, ani nie objął żadnej z posad, które zaproponowali mu w drogówce czy dozorze. Do niczego w dystrykcie Brighton and Hove. W ogóle do niczego w policji hrabstwa Sussex. Był jednak pewien drobny szczegół. Jeden mały dopisek, z którym nie spotkał się wcześniej ani później i z którym najchętniej nie spotkałby się nigdy, choćby dlatego, że właśnie to on zdyskredytował ją w oczach prokuratury i rozwalił cały akt oskarżenia przeciwko Koksowi. Eli Power cierpiała na zaburzenie dysocjacyjne tożsamości. Przypominając sobie. O co w tym konkretnie chodziło, czuł, jak jeżą mu się włoski na rękach. Według jej relacji czasami coś robi, coś mówi, gdzieś idzie, a potem tego nie pamięta. Przestaje być Eli Power i staje się kimś innym. Sigi. Imię to zabrzmiało mu w głowie niczym szept, zakradło się jak insekt pełzający po skórze. Przeciągnął dłonią po pokrywającej czaszkę szczecinie i zmusił serce by zwolniło. Nieświadoma niczego Kit sięgnęła do myszy i przeklikała kolejne strony. Co za zbieg okoliczności, że też wypłynęła tutaj, u pana. Nic o niej nie było słychać od czasu tej pańskiej zaginionej prostytutki i nagle kurwa, Jody Arden to było dziecko spuściła wzrok. Tak, to prawda. Maj westchnął. Nachylił się, zaczął kartkować jakieś notatki i zawiadomienia przypięte do niebieskiej, jutowej tablicy nad biurkiem. Pod ich grubą warstwą znajdowało się zdjęcie. Wyciągnął rdzewiejącą pineskę. Kit podeszła bliżej. To ona? Była to fotografia przedstawiająca dziewczynę z włosami ciemny blond, w zapinanej pod szyję sukience, Judy Arden na batmictwie kuzynki. Właśnie tego zdjęcia użyto w policyjnych materiałach dla prasy, ale media się nim nie posłużyły. Tylko sięgnęły po bardziej pikantną fotkę, zrobioną przez koleżankę podczas imprezy na mieście, ukazującą dziewczynę w zupełnie innym świetle. Gazety potraktowały ją jak osobę dorosłą i pisano o niej co chciano. Na szczęście nie doszło do eksplozji w mediach społecznościowych, ale pismaki i tak dorwały się do wszystkiego. I że pije, i że sięga po dragi, i że sypia ze znacznie starszym od siebie mężczyzną, psychoterapeutą, niejakim Charlesem Coxem, który prowadzi terapię jej najlepszej przyjaciółki Eli. Jakby tego było mało, Cox spotykał się z mamą Judy. To właśnie do niego należał samochód, do którego Judy wsiadła na oczach Eli Power, by następnie zniknąć. Jej zaginięcie było newsem przez całe dwa dni, po czym gdzieś w innej części kraju zaginęła kolejna dziewczyna. Bardziej sympatyczna, aryjska, nic nie brałam, dziewczyna, która miała za sobą wolontariat w Ugandzie, dostała się do Cambridge i grała na oboju czy czymś podobnym. Z braku nowych wieści Judy Arden stała się po prostu kolejną liczbą w statystykach jedną z tysięcy prawie dorosłych uciekinierek, które przelatują przez sito systemu. W chwili zaginięcia brakowało jej tygodnia do osiemnastych urodzin, powiedział, ważąc słowa. Nie wiem, jaka byłaś w jej wieku, ale ja na pewno nie chciałbym, by ktoś wtedy wyrabiał sobie o mnie opinię na całe życie. Kit uniosła ręce. Próbowała się zaśmiać. Zawsze pan wali z tak grubej rury w poniedziałek rano? Poczekaj do końca tygodnia, odparł, odwieszając zdjęcie. Już w czwartek przy obiedzie robi się ze mnie niepowstrzymany automat do żartów. Jasne. To przepraszam. Zgarnęła wydruk, który przyniosła, rzucając mu z ukosa spojrzenie, którego nie potrafił zinterpretować. Po prostu zobaczyłam to nazwisko i pomyślałam, że pana zaciekawi, zważywszy na duże zaangażowanie w sprawę. Szczerze mówiąc, to stare dzieje. Podniósł się i wygładził koszulę. Chodźmy. Czyli jednak się tym zajmiemy? Jesteś starzystką, no to cię uczę, od czegoś trzeba zacząć. W hierarchii służbowej była niżej, więc nie musiał się jej tłumaczyć. Zgarnął z oparcia fotela marynarkę i wygrzebał z szuflady krawat, nagle o czymś sobie przypomniał. Masz inne ciuchy? Kit zmarszczyła czoło i zaprzeczyła ruchem głowy. Poza tymi na siłownię, nie, a co? Lepiej zdejmij mundur. Obok zbrojowni jest magazyn z cywilną odzieżą. Klucz weźmiesz od gostka w dowodach rzeczowych. Znajdź sobie coś, dobra? I za pięć minut przy recepcji. Podniósł kołnierzyk koszuli i gestem nakazał, by poszła przodem.